Cześć, witajcie w 16 dniu misji. Dzisiaj znowu popracujemy nad balansem. Stańcie na macie albo na podłodze. Stopy ustawione równolegle, podciągnięte łuki stóp, krótka stopa. Wciągnijcie dolny brzuch, długi kręgosłup i powoli przenieście ciężar na palce stóp i delikatnie napięte, odrywając palce od maty. Przenieście ciężar delikatnie na palce stóp i napięte, odrywając palce od maty. Delikatnie naprzód. A całe wasze ciało jest jak deska. Jedna prosta linia. Nie pochylamy się przód tył w ten sposób. Tylko całe ciało idzie w przód, delikatnie na palce i na tyły. Tak, żeby poczuć lepiej środek ciężkości. Głęboki oddech. I ostatni raz na palce. Napięty. I wracamy do centrum, łączymy pięty, palce idą na zewnątrz, z wdechem mamy wspięcie na palce do góry i wydech dół. Wdech, wspięcie, rośniemy i wydech dół. Wdech i wydech, wdech i wydech. Wdech, góra, rośnijcie i wydech dół. Poczujcie, jak pracują wasze łydki. I wdech, wydech dół i wdech. Wydech, ostatni raz wdech i wydech. Stańcie nieco szerzej. Z wydechem zejdźcie w dół i z wdechem wyciągnijcie się na jednej nodze, delikatnie do boku. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Przenieście ciężar na nogę. Wydech i wdech. Wyciągamy do boku, wydech, długi kręgosłup jest cały czas ciągnięty do środka, wydech i wdech, wydech nisko i wdech jeszcze po razie, wydech i wdech, wydech i teraz zostańcie, trzy oddechy, raz, dwa, utrzymuj balans i trzy, wydech nisko i druga strona, zostań trzy oddechy, raz, dwa i trzy. Powoli odstaw nogę. Pięta palce, zejdź do równoległego ustawienia stóp. Dłonie na biodra, zostań na lewej nodze, napnij mocno udo, podciągnij rzepkę kolanową. Prawa noga, kolano idzie w górę. Z wdechem otwarcie. I wydech, zamykamy. Jeżeli masz problem z utrzymaniem balansu, możesz się złapać za mebel albo za ścianę. Wdech, otwarcie i wydech, zamknięcie. Wdech i wydech. Oddychaj głęboko, swobodnie. Wdech i wydech. I powoli odstaw prawą nogę na matę. Wyciągnij lewą. Wyciągaj oba boki ciała. Z wdechem otwarcie i wydech. Wdech. Wyciągaj cały czas długi kręgosłup, wciągaj dolny brzuch do środka, z wdechem otwarcie i wydech, zamykaj. Wdech i wydech i wdech, ostatni raz. Wydech, odstaw lewą stopę na matę. Zostań na lewej nodze, prawo unieś do góry. Z wdechem wyprost, wypchnij pięty przód, ugnij nogę. Umij nogę, na której stoisz i delikatnie przenieś do tyłu. Wypchnij pięty mocno w tył. I wydech. Wdech. I wydech. Noga przód. Wydech. Ostatni raz, wypchnij nogę do przodu, utrzymaj trzy oddechy, raz, dwa, trzy, możesz stać na delikatnie ugiętej nodze, możesz stać na prostej nodze, ugnij i powoli przenieś do tyłu, raz, wypchnij pięto mocno w tył, dwa, wydłużaj kręgosłup i trzy,
powoli unieś nogę, odstaw prawą. I teraz lewa noga będzie pracować. Unieś, wypchnij do przodu, piętę mocno, ugnij i powoli przenieś nogę tył. Góra, wydech, wdech i wydech. Wydech. Ostatni raz. Wypchnij, zatrzymaj trzy oddechy. Raz. Wyprostuj nogę, na której stoisz, jeśli możesz. Dwa. Podciągaj cały czas nogę do góry. Trzy. Powoli ugnij. Przenieś nogę do tyłu. Wypchnij ręce do boku dla lepszej równowagi. Raz. Dwa. I trzy. Powoli wróć. I odstaw nogę, stopę na matę. Zrób głęboki wdech. I z wydechem powoli zroluj kręgosłup. Krok po kręgu w dół. Powoli z wydechem góra, krok po kręgu. Wyciągnij długi i wydech rol. Odstaw dłonie na uda. Ugnij delikatnie nogi. Kciukami rozepchnij uda na zewnątrz. Otwórz klatkę piersiową, zrób wdech. I z wydechem rozluźnij. Wdech. Wydłuż klatkę. I wydech rozluźnij. Wdech. Rozepchnij kciukami uda na zewnątrz. Wydłużaj kręgosłup między pośladki. I wydech. Wdech. I wydech. I wdech, i wydech, i krok po kręgu góra. Zostań na lewej nodze, wyciągnij ręce do boku, tak jakbyś trzymał arbuzy na dłoniach. I powoli z wdechem otwórz, zatocz koło i wróć, wydech. Wdech, i wydech, wróć do centrum, wdech, i wydech. Wdech. Napnij delikatnie biceps. I stop teraz w drugą stronę. Otwieraj i wróć. Wdech. I wydech. Długi kręgosłup. Długa szyja. Szyja ma dużo miejsca. Głowa ma dużo miejsca. Ostatni raz i odstaw nogę, ugnij delikatnie kolana, dłonie odstaw na udach i z wdechem wyprostuj nogi, odepchnij się dłońmi delikatnie od ud i z wydechem rozluźnij, ugnij kolana. Wdech, odepchnij się dłońmi od ud, przejdź delikatnie na palce i wydech. Ciężarem, żeby nie wisieć z tyłu, w ten sposób. Tylko przechodzimy delikatnie do przodu, odpychamy się aktywnie dłońmi od ud. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wyciągaj długi kręgosłup. I wydech. I wdech. Wydech. Ostatni raz. Wdech. Napinaj tutaj mocno uda. I wydech. I powoli krok po kręgu górę. Wyciągnij długi kręgosłup, dłoni powędruj do wysokości barku. Unieś lewą nogę, powoli z wdechem otwórz, zatocz koło, wróć do centrum, wdech.
Wdech. Otwieraj. Trzymaj, stabilizuj. Podciągaj łuk stopy, na której stoisz. Skracaj stopę. Wyobraź sobie, że masz mały kolec pod łukiem stopy i powoli zmień kierunek krążenia. Wdech i wydech. Wdech. Wdech i z wydechem wracaj. Ostatni wdech i wydech, powoli ugnij nogi i z wydechem luźno zejdź w dół. Z wdechem krąg po kręgu. Góra. Dobrze, stańmy teraz prawą nogą z przodu, lewą delikatnie z tyłu i dłonie wyciągamy wzdłuż tułowia, tak jakbyśmy trzymali dzwoneczki i dostawiamy nogę w przód. Wyciągam cały kręgosłup długi, szczególnie czubek głowy do sufitu. Odstawiamy teraz prawą nogę w tył, lewa zostaje z przodu i z wydechem dostawiamy. Wdech, tył i z wydechem dostawiamy nogę. Tył, długi kręgosłup, szczególnie odcinek szyjny mocno wyciągamy do sufitu. Cały czas głęboko oddychamy. Jeszcze ręce wzdłuż tułowia, czubek głowy do sufitu. Wyciągaj, rośnij. I do przodu. Lewa. I prawa. I lewa. I prawa. I dostawiamy nogi. Krzyżujemy nogi. Krzyżujemy ręce, wdech. Z wydechem uginamy. Siadamy sobie na macie. Wyciągamy stopy w linii pośladków z przodu. Dłońmi chwytamy pod kolanami. Głęboki wdech, długi kręgosłup. I powoli z wydechem krąg po kręgu. Otwieramy tył. Wdech, góra. I wydech. Otwarcie tyłu. Wdech. I wydech tył. I wydech. Dolny kręgosłup mobilizujemy. I wdech. I z wydechem tył. Krzyżujemy nogi. Przechodzimy do klęku. Dłonie są pod barkami, kolana są pod biodrami. Zadzieramy palce. Z wydechem pośladki do sufitu. Wdech. I z wydechem do pozycji dziecka. Wdech. Wydech, sufit. Wdech. Wydech, pozycja dziecka. Wdech. Wydech, sufit. Wdech. Wydech, pozycja dziecka. Wdech, wydech. Oddychaj cały czas, miarowo i w tempie ćwicz. Powtarzaj ze mną, wydech. Wdech do klęku podpartego i wydech, góra. Wdech, wydech, wdech. Jeszcze trzy. Jeszcze dwie. Ostatni raz, wydech. I zostań na chwilę w pozycji dziecka. Odpocznij. Z wdechem wyjdź do klęku podpartego, wyciągnij pośladki do sufitu. Zostań na prawej nodze i wyciągnij lewą do góry z wdechem. Wydech, ugięcie. Wdech i wydech.
ostatni raz i powoli ugnij, odstaw nogę, kolana na matę i z wydechem do pozycji dziecka. Z wdechem powoli wejdź do klęku podpartego. Z wydechem wyciągnij pośladki do sufitu. Zostań na lewej stopie, prawą nogę ugnij, kolano wyciągnij nad biodro. Z wdechem wyprost, wyciągnij piętę mocno w sufit i wydech ugięcie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Szyja powinna mieć dużo miejsca. Ostatni raz i powoli ugnij, odstaw nogę, odstaw kolana, koci grzbiet i żebra do maty. Koci grzbiet, żebra w kierunku maty, wydech. Długi kręgosłup, prawą nogę wypchnij w tył, lewą dłoń unieś do boku, wdech i z wdechem powoli zejdź barkiem w kierunku maty, wdech i wydech. Głowa przedłużeniem kręgosłupa i wydech. I wydech. Odłóż dłoń, odłóż bark, odłóż bok głowy. Wyciągnij nogę do sufitu i opuść. Pięta w sufit i opuść. Pięta w sufit. Powoli opuść stopę na matę, odepnij się prawą ręką, wyciągnij lewą na matę, wyciągnij lewą stopę w tył, prawą dłoń do boku, wdech i z wydechem sięgnij prawą dłonią pod lewą pachę, wydech i wdech do boku, wydech, wdech, postaraj się zatrzymać bark nad matą i wydech, wdech, wydech. Wdech, wydech. Ostatni raz wdech i wydech. Odłóż dłoń, odłóż bark, odłóż bok głowy. Z wdechem wyciągnij pięty sufit i dół, góra. Oddychaj cały czas. Noga idzie w linii ciała. Piętę ciągnij do sufitu. Przedostatni. Ostatni. I powoli dół. Odłóż stopę na matę. Wyciągnij dłoń. Ugnij kolano i powoli wyjdź do pozycji dziecka. Z wdechem krąg po kręgu w górę. Dłonie wyciągnij do sufitu. Łokcie ugięte pod kątem prostym. Zrób wdech i z wydechem przyciągnij ramiona do tułowia. Wdech i wydech. Stopy ustawione. Nogi równolegle i wydech. Wyciągaj długi kręgosłup. Wdech i wydech.
I ostatni raz wydech. Dłonie wzdłuż ciała. I wyjdź do góry, do klęku. Biodra są nad kolanami. Długi kręgosłup. I powoli odchyl się jedną długą linią od pionu. I wróć. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Odchylenie. I wydech, powrót. Wdech. Ostatni raz. Mocno wciśnij stopy w matę. I z wydechem góra powoli wejdź do klęku podpartego. Skrzyżuj podudzie. Usiądź na pośladkach. Jeżeli nie możesz tego zrobić przez skrzyżowane nogi, przenieś nogi normalnie bokiem i wyciągnij do przodu. Powoli krąg po kręgu. Ułóż swój kręgosłup na macie. Ręce wyciągnij wzdłuż tułowia. Ułóż stopy w odległości około dłoni od pośladka. Zrób wdech i z wydechem wypchnij miednicę do sufitu, wydłużając kręgosłup. Nie na wygiętych plecach, tylko wydłużony między pośladki kręgosłup. I wdech w dół. Wydech. Wydech. Góra. Miarowy oddech. Zostań lewą stopą na macie, prawą wyprostuj do sufitu, zostaw piętę skierowaną w górę i powoli z wydechem unieś biodra nad matę. Wdech, wydech. Wydłużaj kręgosłup. Ostatni raz i tu powoli ugnij prawą nogę, odłóż na matę, lewą wyciągnij do sufitu, piętę wypchnij do góry. Z wydechem unieś biodra góra i wdech, wydech. Wyciągaj nogę w górę, staraj się nie opuszczać nogi w przód. Góra, wydech. Ostatni raz i dół powoli ugnij, przyciągnij lewe kolano, przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej i powoli zrób 3 okrążenia w prawo i 3 okrążenia w lewo. I zrób wdech. Z wdechem unieś głowę, klatkę piersiową i sięgnij w kierunku stóp, zrób kuleczkę. Rozluźnij. Zrób wdech, wydech, unieś głowę, klatkę piersiową, sięgnij w kierunku stóp, zrób kuleczkę. I rozluźnij. Z wydechem unieś głowę, klatkę piersiową, sięgnij w kierunku stóp, zrób kuleczkę i powoli wyciągnij długi kręgosłup na macie. Lewą nogę wyciągnij w przód. Prawą nogę przyciągnij do klatki piersiowej. Zrób wdech. I z wydechem rozluźnij. Z wdechem przyciągnij, z wydechem rozluźnij. Ręce wzdłuż tułowia. Prawa noga do sufitu wyprost. Wdech. Ostatni raz wdech, wydech i powoli odłóż
prawą nogę długo, lewą ugnij, przyciągnij do klatki piersiowej z wdechem i z wydechem rozluźnij. Wdech. Wyciągaj oba boki ciała, nie skracaj teraz lewego boku, nie podciągaj lewego biodra w kierunku lewej pachy. Wydech. I ostatni raz. Ułóż ręce wzdłuż tułowia i powoli wypchnij nogę w kierunku sufitu i ugnij. Druga noga może być luźna, może być zadarta, stopa flex. I flex. Wybór należy do Ciebie. Górna stopa pracuje, flex i rozluźnienie. I jeszcze flex. I ostatni raz. Powoli przyciągnij obie nogi do klatki piersiowej. Mocno złap wdech. I z wydechem kołysku wstań do siadu. Skrzyżuj nogi. I zabrać dłonie z tyłu na łokciach. I z wydechem pójść delikatnie w przód. Powoli wyjdź do góry, zmień ustawienie stóp, zrób głęboki wdech i z wydechem wyjdź do przodu. Czułem powędrów w kierunku maty. Rozluźnij pośladki, rozluźnij biodra. I powoli z wdechem góra, odłóż dłonie na kolana, zaokrąglij plecy. I z wdechem wyciągnij, z wydechem zaokrąglij. I wydech. I ostatni raz. I wdech. I dziękuję Ci bardzo za dziś. Do zobaczenia jutro.